Marta Szymik, witajcie w kolejnym podsumowaniu. Minął tydzień skrótu najważniejszych wydarzeń z regionu wybranych dla Was przez redaktorów portalu. W poniedziałek informowaliśmy na łamach naszego portalu o pierwszym tank festiwalu zorganizowanym w Cieszynie na terenie Ośrodka Edukacji Obronnej Garnizon. To była prawdziwa uczta dla fanów miniaturowych pojazdów jeżdżących, a zwłaszcza czołgów. Podczas prezentacji pojazdów uwagę przyciągał ten największy, ważący 100 kg czołg, który przyjechał do Cieszyna z Warszawy. Dzień ze służbami mundurowymi zorganizowano na terenie Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Przedstawiciele różnych służb mundurowych odwiedzili uniwersytet, by wspólnie ze studentami i osobami niepełnosprawnymi z różnych ośrodków obchodzić Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wypożyczalnia dla dorosłych i pracownia multimedialna w Cieszynie. 6 czerwca otworzą swoje podwoje. W środę podaliśmy informację o kończącym się remoncie pomieszczeń cieszyńskiej biblioteki, które, przypomnijmy, ucierpiały w styczniowym pożarze. Zmieniamy temat. W środę przed budynkiem zakładu Texit Iron Poland w Skoczowie było głośno i nerwowo. Pracownicy pikietowali, domagając się podwyżek płac. Zwrócili się z apelem do dyrektora generalnego o wyznaczenie terminu podpisania porozumienia płacowego na rok 2017-2018. Pracownicy domagają się podwyżek sięgających 500-600 zł brutto. W czwartek informowaliśmy o fałszywym alarmie w szkole. 4 jednostki Straży Pożarnej pojawiły się w środę po południu przed Cieszyńską Szkołą Muzyczną. Na szczęście był to fałszywy alarm. Winne okazały się czujniki, które bez powodu wysłały sygnał alarmowy. Rafał Domagała, rzecznik prasowy cieszyńskiej policji, poinformował nas w piątek o dramatycznym wydarzeniu. Mieszkaniec gminy Strumień z założoną pętlą na szyi przywiązaną do drzewa zamierzał popełnić samobójstwo. Na szczęście dzielnicowy z cieszyńskiej komendy uratował 19-latka, który usiłował targnąć się na swoje życie. W sobotę na łamach naszego portalu można było zobaczyć relacje z piątkowych obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które odbyły się w samym sercu Cieszyna. Za nami trzecia edycja Szarże MMA Memoriału Bolko Kantora w Cieszynie. Walkę wieczoru wygrał Paweł Brandys, pokonując zawodnika z Ukrainy przez techniczny nokaut. Zapraszamy jeszcze raz do zobaczenia relacji z tego wydarzenia. I to już wszystkie informacje. Na kolejne wydanie Minął Tydzień zapraszam 22 maja, tradycyjnie w poniedziałek.